Jackson cały dzień w Moskwie spędził na spotkaniach z rosyjskimi politykami. Pierwszy hołd złożył Jacksonowi mer Moskwy Jurij Łuszko. Jeden z potencjalnych kandydatów na następcę Jelcyna przywitał Jacksona słowami: z niecierpliwością oczekiwaliśmy pańskiego przybycia. King of Pop łaskawie podziękował i zapewnił, że kocha wszystkich ludzi. No cóż, Łuszkow, zachwycający się muzyką Jacksona, myśli też o przyszłych wyborach prezydenckich i wykorzystuje każdą okazję do publicznych wystąpień. Ale Jackson prawdopodobnie nieświadomie rozpoczął już kampanię przedwyborczą Aleksandra Korżakowa, byłego szefa prezydenckiej ochrony, który zamierza teraz ubiegać się o fotel gubernatora obwodu tulskiego. Korżakow przyjechał na randewu z idolem nastolatków punktualnie o godzinie 18. Wszechwładny jeszcze niedawno ochroniarz wprawdzie nie gra na pianinie jak Mieczysław Wachowski, jednak pod muchą może uchodzić za kogoś z innej bajki. Jackson otrzymał od Korżakowa cenną szablę. Takie same rosyjscy carowie ofiarowywali kiedyś szczególnie odważnym oficerom. Urokowi słynnego piosenkarza oparł się natomiast sekretarza do bezpieczeństwa generał Aleksander Lebieć. Gwiazda rosyjskiej polityki uprzejmie odmówiła gwieździe światowej estrady. W Moskwie nikt się na razie nie odważył skomentować tego dziwnego pociągu Jacksona do rosyjskich polityków. Za te emocje, jakie budzi Jackson wśród moskiewskich nastolatków, przybierają na sile z godziny na godzinę. Tutejsze wielbicielki dosłownie rzucały się na swoje bóstwo, gdziekolwiek by się królewski Michael nie pojawił. To one właśnie zablokowały na kilka minut ruch na głównej stołecznej ulicy. Z powodu natarczywości fanów King of Pop musiał zrezygnować ze spaceru po Placu Czerwonym. Na szczęście zdążył zwiedzić zabytkowe wnętrza Kremla. Jak odnotowały tutejsze media, Jackson wydał w jednym z moskiewskich sklepów około $600 na kompakt diski. Niestety, jaką muzykę i jakich wykonawców wybrał idol, rosyjskich telewizorów nie poinformowano.